Legenda głosi, że jest w pewnej miejscowości na Podlasiu pewna mucha, która nienawidzi sprzeciwu innych osób oraz ma matkę alkoholiczkę, która potrzebuje natychmiast browara! Cześć mistrze, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karolek95, a my gramy sobie w pewną gierkę, nawet nie wiem jak już się nazwa, nieważne, ale będziecie mieli gdzieś tam na dole w opisie, będziemy poruszać się pewną muchą. Musi przynieść alkohol swojej mamie, no tak, to jest bardzo normalna sprawa. Moja mama jest konikiem polnym. Mamcia? Nie no, w porządku, wezmę... Okej, kupię mięso, kupię parówki i kupię dla ciebie browara. Już nie odzywaj się, proszę nie, bo to jest straszne. Naprawdę, boję się tego. Okej, idziemy dalej. Jesteśmy gdzieś na peryferiach naszego pięknego miasta. Panie Mucho, jak się pan czuje z tym? Panie... Może to jest kobieta? Może jestem, kurde, dyskryminantem, że mówię o niej tak jakby jako o mężczyźnie, a to jest pani oczywiście, może być pani, nie wiem, no nie widać pisiorka w tym miejscu, czy... Są tam jakieś zalążki kiełkowania, ale dobra, nieważne, odpuśćmy to. Witam pana przebiśniega, co pan tutaj... Ubija masło jak w teledysku do Natana. Dobrze, bawcie się dobrze, ja tylko idę po browara do sklepu. Pip! Wchodzimy do żabki po piwo. Wchodzimy, co macie tutaj ciekawego? Cebulę, marchewki, wódkę, piwo, papier, ale właśnie odchodzi, że jest piwo. Witam panie pterodaktylo kurczaku. Na set mogę z panem porozmawiać. You want beer? Show me season ticket. A skąd ja mam wziąć bilet? Czy to jest jakaś kurde... era komuny? Czy my kupujemy na kartki? O, proszę bardzo, mam, proszę bardzo, ja wiedziałem, że to mam. Pan Mucha, jak zawsze, na miejscu, okej, ładny bilet. Ładne afro, tak, myślę, że to był dobry komplement. Pip! Chcę tylko piwo, zwykłe piwo. Dziękuję. Here you go. Nie mów już, proszę, ja się boję tego, naprawdę, on, patrzcie co on z nogami robi, no kankan. Połknął je? Czy dostałem piwo? Dobrze, panie kurczako, pterodaktylo, cebulo, marchewko, wychodzę. O! Panie Mucho, czyżbyś zapomniał drogi do domu? Panie Mucho, nieważne, panie Mucho, co tu się dzieje? Czerwona ściana. Dobrze, będzie jakiś szyfr. Z. Wpisz numer. G. Nie, to nie jest numer, przepraszam. Numer 6. Nie, zły numer. No to może proponuję due fare mucha, numer 4, nie będzie skruch gówno. 4. Pip! Mój Boże! Znaczy moja mucho, dzięki, że ze mną współpracujesz, okej. Okay. Welcome. Czerwony dywan? Tak się traktuje muchy, prawda? Po królewsku. Królewska mucha, może to jest końska mucha, no nieważne w sumie, jest dosyć duża. Ale widzicie, tam nic nie kiełkuje, tam jest... Tam nic nie ma po prostu, tam jest pusto. To może faktycznie jest kobieta, chyba że muchy są bezpłciowe, nieważne! Okej. Pip! Aha. Szybki mindfuck się szykuje, dobry bit tu na mnie wchodzi. Ty jesteś wodorostem, a ty chyba pochodzisz z Łodzi, więc pójdę dalej, a ty dotykasz się w stopy, ale z ciebie gościu, chociaż kurde jesteś bosy. Pip! Panie pasiku, ale ona fajną czapkę, zobaczcie to. Zarąbista czapka, kojarzy mi się strasznie z bajką Ed i Eddie. Któryś z nich tam kiedyś miał taką tu czapkę kręcącą się. Dobra, jedziemy, winda. Wejdźmy do niej, może wejdźmy do niej, tak, faktycznie, winda będzie dobrym pomysłem. Okej. Co się dzieje z tym latającym browarem? To tylko piwo. Hej, stary, wyluzuj. Wyluzuj, odpocznij. Powiedz coś może... Hey, dude, listen. Słuchaj, przyjacielu. Słuchaj, przyjacielu. Słucham? Uważaj na mnie, okej? Nie no, stary, w porządku. Wiem, że jesteś browarem, stary, pełny szacun, masz etykietę, masz akcyzę. Będę cię pił. Jesteśmy piwami, także mamy uczucia, wiesz. Nie no, ja wiem, oczywiście, wszystkie macie uczucia. Macie zakrętki, macie pyszne szyjki. Pip! Jesteś tylko piwem, nieważne. Okej, okay, dojechaliśmy gdzieś na górę. I co? Panie Mucho? Jesteśmy blisko domu. Jesteśmy blisko domu, panie Mucho! Czy tym razem trafisz do... Pip! Mama nasza chyba ma problemy z żołądkiem po ostatnim browarze, który jej przynieśliśmy. Może ten browar będzie troszeczkę lepszy. Thanks. Proszę bardzo. Dla mamy wszystko. Proszę bardzo, piweczko. Pij, mamcia, pij do dna, pasikoniku, ty gruby... Pip! Moi drodzy, chyba rozwaliliśmy system. Chyba gra próbuje nam powiedzieć, że nasze matki nie powinny pić alkoholu. A my, będąc dobrymi czy też złymi mochami, kobietami, mężczyznami, nieważne, nie powinniśmy im go przynosić. To by było na tyle w tym odcinku pana Muchy. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie dalej podsyłać takie fajne indyki, bo naprawdę super mi się przy nich spędza czas. Dziękuję wam. No i żegnam się z wami dzisiaj serdecznym mistrzowskim telefonem. Co wy na to? Na razie, mistrze. Puu! Ale od tyłu, telefon od tyłu. Puu!
Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał. On się spodoba. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.